Witam Was bardzo serdecznie na kanale YouTube BalticBHP.pl. W dzisiejszym 172 odcinku chciałbym Wam zaprezentować bardzo ciekawy model buta marki Engelbert Strauss. Dzisiaj postanowiłem pokazać Wam półbut wykonany ze skóry z metalowym podnoskiem, z metalową wkładką antyprzebiciową, model Andrew. Zobaczcie, jak ten model ciekawie wygląda. Wszyscy, którzy spojrzą pierwszy raz na tego buta, od razu skojarzą, że jest tu pewne podobieństwo do modelu David, a nawet bym mógł powiedzieć, że to jest młodszy brat modelu David, ponieważ David jest trzewikiem wysokim, Andrew jest niskim półbutem. Półbut S3 z metalowym podnoskiem, z metalową wkładką antyprzebiciową, cały jest z woskowanej skóry, czyli jest dodatkowo odporny na działanie wody. Nie jest to but wodoodporny, od razu zaznaczę. Jest odporny na działanie wody. Wszystko to, co zabezpiecza tego buta, ta gruba skóra, metalowy podnosek, metalowa wkładka antyprzebiciowa, przełożyło się bezpośrednio na jego wagę, bo powiem Wam szczerze, ten but nie jest lekki. Jak na półbut i to w rozmiarze 44, but ważący 800 gram to jest całkiem sporo. Jak widzicie, Strauss zadbał o to, żeby te buty były naprawdę bardzo wytrzymałe. Nawet zadbał o metalowe uchwyty sznurówek, które są bardzo wytrzymałe i będą zapobiegały temu, żeby się gdzieś coś mogło oderwać podczas mocnego zaciągania sznurówek. Tył w okolicach pięty wzmocniony dodatkowo materiałem TPU, który ma utrzymywać stabilizację tej pięty i chronić buta przed takim ściąganiem buta o buta, co jest bardzo, bardzo, bardzo wygodne i bardzo zawsze niszczące buta. To samo materiał TPU został użyty tutaj do obszycia podnoska, dzięki czemu ten podnosek jest dodatkowo zabezpieczony. Ten materiał jest 10 razy bardziej odporny na przecieranie niż skóra, więc śmiało możecie pracować na kolanach i pocierać tym przodem i on powinien być bardzo długo mocny i nieuszkodzony. Podeszwa z wkładką antyprzebiciową, odporna na oleje, na rozpuszczalniki, dodatkowo w klasie antypoślizgowości SRC, więc śmiało możecie chodzić po mokrym podłożu i czuć się bezpiecznie. Wnętrze wyłożone jest taką fajną podszewką i dodatkowo tutaj jakby materiał zbliżony do irchy, do mikrofibry, który ułatwia wkładanie i zdejmowanie buta, dodatkowo nie ściąga skarpetki, bo czasami jest tak, że jak jest użyta jakaś skóra tutaj, to skarpetka jest podczas ruchu, chodzenia, ta skarpetka się gdzieś zawija. But jest dość sztywny, to muszę powiedzieć, bo jeżeli porównamy go do butów Base, które Wam prezentowałem, to tutaj nawet nie ma porównania. Wygląd jest bardzo, bardzo klasyczny, bardzo fajny. Mogę powiedzieć, że naprawdę but dobrze wygląda i dobrze się prezentuje. Jest również bardzo, bardzo wytrzymały. Wewnątrz buta znajduje się wkładka, którą możecie wymienić. Jeżeli ktoś nosi wkładki dodatkowe, to jak najbardziej tutaj z tego buta tą wkładkę można wyjąć. W okolicy pięty jest taka dodatkowa amortyzacja, która powinna wyłapywać wszystkie mocniejsze uderzenia w okolicy pięty i rozkładać je po bucie, żebyście nie odczuwali tego na Waszych stawach i tak dalej. Półbut Andrew Engelbert Strauss. Jeżeli ten but podoba Wam się, chcielibyście sobie poczytać więcej na jego temat, tutaj pod spodem, pod tym filmem będzie zamieszczony link, pod którym możecie to zrobić. Ja oczywiście ze swojej strony bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich do obserwowania naszych mediów społecznościowych. Przypominam, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn. Tam jesteśmy tam dla Was. Pokazujemy Wam dużo ciekawych nowości, które pojawiają się na rynku. Ci wszyscy, którzy oglądają nasze filmy, wiedzą już, że codziennie pojawia się nowy film z prezentacją nowego, jakiegoś ciekawego produktu. Ci wszyscy, którzy dopiero pierwszy raz widzą nasz odcinek, przypominam, jesteście na kanale BalticBHP.pl. Tu mówimy tylko o odzieży, obuwiu premium i akcesoriach premium, które mają ułatwić Wam pracę. Z mojej strony to już tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego.